Na początek wyznaczamy r. R ze wzoru x kwadrat dodać y kwadrat. Tutaj sobie zapiszę. To jest x, to jest y. Jeżeli x podniosę do kwadratu, to otrzymam 3. Jak minus 1 podniosę do kwadratu, to otrzymam plus 1. I całość pod pierwiastek. To się równa pierwiastek kwadratowy z 4, a to jest 2. No i teraz liczymy. Sinus kąta alfa. To jest y przez r. Zapiszę wzór. Minus 1 przez 2. Minus 1 druga. Następnie cosinus kąta alfa. To x przez r. Czyli pierwiastek z 3 przez 2. Pierwiastek z 3 drugich. Tangens z kąta alfa. Y przez x. To jest minus 1 przez pierwiastek kwadratowy z 3. Minusik ląduje z przodu. Usuwam niewymierność zmianownika i zostaje minus pierwiastek z trzech trzecich. Pamiętajmy, że kotangens jest odwrotnością funkcji tangens, co ostatecznie równa się minus pierwiastek z 3.